Dzień dobry, Monika Laskowska. Witam serdecznie w Zagadkowej Wyspie. Moi kochani, mamy dziś piątek, piąteczek. Czyż to nie jest wspaniała wiadomość? Pewnie, że tak. Cudowna wiadomość i mam nadzieję, że będzie tak przez cały czas programu, że cały czas będą cudowne wiadomości. Ale moi kochani, na początek tradycyjnie rozgrzewkowa, prosta zagadka. 50 zł za chwileczkę może wpaść do czyjejś kieszeni. I moi kochani, co mamy zrobić? Znaleźć jeden obrazek inny od pozostałych. 25 obrazków, jeden jest inny. Nie musisz mówić, czym się różni ten obrazek, wystarczy, że podasz współrzędne. Który to obrazek? Moi kochani, przyglądamy się uważnie, a ja w międzyczasie powiem regulamin. W naszym programie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Ci ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system do Ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem. A szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. I zapraszam serdecznie pierwszą osobę. Bardzo łatwe zagadki na początku, bardzo proste i takim sposobem prosta, szybka kasa może wpaść do naszej kieszeni. Moi kochani, czy ktoś już odnalazł obrazek, który różni się od pozostałych? Przypominam, mamy 25 obrazków, 24 są identyczne. Jeden obrazek, jeden, różni się od pozostałych. I naszym zadaniem jest odnaleźć, który to jest obrazek. Nie mówimy, czym się różni, co tam takiego się zadziało, że ten obrazek jest inny, wystarczy, że podasz współrzędne tego obrazka, czyli literka i cyfra. Moi kochani, rybki, piękne, kolorowe rybki, a że rybka lubi pływać, to niech pływa w morzu kasy, moi kochani. 50 szybkie złotych do wygrania. Kto odnalazł ten obrazek? Kto już widzi różnicę? W którym miejscu jest? Przy jakich współrzędnych? Która to literka, która to cyfra? Obrazka, który różni się od pozostałych. W którym miejscu? Kto wie? Kto szybciutko się zgłasza? 704-304-304. Pod ten numer telefonu, moi kochani, dzwonimy, jeżeli widzimy już różnicę zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych. Który to jest obrazek? W którym miejscu? W którym miejscu jest obrazek różniący się od pozostałych? Kto wie? Kto szybciutko się zgłasza i wygrywa pierwszą kasę? Kto będzie naszym pierwszym zwycięzcą przy tak pięknym, wspaniałym dniu, jakim jest piątek? Czyli, moi kochani, piątek, weekendu, początek. No, moi kochani, jedna osoba, czekam na jedną osobę, na pierwszego zwycięzcę. Kto? Kto już wie? Który to obrazek? Gdzie jest ta rybka, która jest inna? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Który to obrazek? Dzień dobry, D5. D5, sprawdzamy. Bardzo dobrze, proszę pani, 50 zł już wędruje do pani kieszeni. Gratuluję pierwszemu zwycięzcy, ale lecimy szybciutko dalej, nie marnujemy czasu, moi kochani, bo im więcej zagadek rozwiążemy, tym więcej kasy wpada do naszej kieszeni. Moi kochani, reżyser mówi, że to są pieski, ale moim zdaniem to są tygryski. To są piękne tygryski, uśmiechnięte i mam nadzieję, że za chwileczkę również ktoś się uśmiechnie tak szczerze i pięknie jak te tygryski. Moi drodzy, mamy ponownie do odnalezienia obrazek, który różni się od pozostałych. Który to jest obrazek? W którym miejscu znajduje się obrazek, który różni się od pozostałych? Ponownie 25 obrazków, czyli 24 identyczne, jeden obrazek jest inny. Gdzie on się znajduje? W którym miejscu? Czy ktoś już widzi? Czy ktoś już wie? Jeżeli nie, to przyglądamy się uważnie. I moi kochani, mam nadzieję, że ponownie w błyskawicznym tempie szybciutko rozwiążemy zagadkę, żebyśmy mogli przejść do kolejnej i do kolejnej i do kolejnej po to, żeby wyłowić jak najwięcej kasy. No komu tym razem uśmiechnięty tygrysek przyniesie szczęście? Kto się uśmiechnie? Tak jak nasz piękny tygrysek.
Może znowu ta pani się uśmiechnie, a może ktoś inny tym razem, może nowa osoba. Może ktoś inny dołączy do grona zwycięzców. Kto tym razem, moi kochani? Kto szybciutko się zgłasza i wygrywa kolejną nagrodę? Który to jest obrazek? W jakim on jest miejscu? Obrazek, który różni się od pozostałych, jest w miejscu przy literce i cyfrze. Jaki? Jakie to są współrzędne obrazka, który jest inny? Który tygrysek jest inny? Wszystkie są uśmiechnięte, wszystkie piękne i wspaniałe, ale gdzieś tam jest różnica. Moi kochani, to jest prosta zagadka rozgrzewkowa. Jeszcze jesteśmy przy prostych zagadkach, także warto szybciutko zdobywać kasę. Kto jest chętny? Gdzie jest tygrysek? Przy jakich współrzędnych? Który jest inny? W którym miejscu? Kto już widzi? Kto już wie? Który uśmiechnięty tygrysek jest inny? Gdzie są jego współrzędne? No, moi kochani, kto tym razem? Kto tym razem? Jeżeli wiesz, to nie masz na co czekać. Od razu dzwonimy. Jeżeli widzisz różnicę, wiesz, w którym miejscu znajduje się obrazek różniący się od pozostałych, to zapraszam serdecznie. 704-304-304. W którym miejscu jest obrazek, który różni się od pozostałych? 25 obrazków, 24 identyczne, jeden jest inny. W którym miejscu jest ten inny obrazek? Uśmiechnięte tygryski, bardzo wesołe. Zapewne czują się tak wspaniale jak my wszyscy, no bo moi kochani, jest piątek. No i możemy świętować, a kto będzie świętować jeszcze bardziej, jeszcze mocniej niż inni, to za chwilę się okaże, do kogo wpadnie kolejna nagroda, moi drodzy. Kto się zgłasza po kolejną nagrodę? No szybciutko, moi drodzy, nie ma na co czekać. My nie czekamy, bo czekają na nas zagadki. Właśnie czeka na nas mnóstwo zagadek, czyli, moi drodzy, mnóstwo kasy. Tylko mam nadzieję, że już szybciutko zgłasza się kolejny zwycięzca, moi drodzy. No kto? Kto wie? Gdzie jest tygrysek? Gdzie jest różnica? Kto ją widzi? Kto odnalazł? No moi kochani, nie traćmy czasu, bo za chwilę będą dużo trudniejsze zagadki. Za chwileczkę będzie trudniej. Także warto w tym momencie poćwiczyć się, rozgrzać, przygotować nasz wzrok, nasz umysł, moi kochani, bo za chwilę będzie trudniej. No i wtedy, jeżeli będziemy rozgrzani, to będziemy mieli dużo prościej, dużo będzie nam łatwiej. Kto widzi obrazek? Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Który to jest obrazek? Dejak, dzień dobry, 3. Dejak, dzień dobry, 3. No i zgadza się. Dzień dobry, piękne, 50 zł wędruje do pana na piękny początek dnia. Bardzo ładnie panu się dzień rozpoczął. Mam nadzieję, że również za chwileczkę komuś się również pięknie dzień rozpocznie jak panu. A to dlatego, moi kochani, bo reżyser właśnie mi tutaj mówi, że 100 zł za kolejną zagadkę. No ale moi drodzy, co mamy zrobić? Mamy oczywiście odszukać obrazek, ale nie jeden, aż 3 obrazki, które różnią się od pozostałych. Mówiłam, że będzie trudniej. Rzeczywiście jest trudniej, ale kasa, moi kochani, jest większa. Stówka dla osoby, która znajdzie 3 obrazki różniące się od pozostałych. I ponownie, moi kochani, szukamy współrzędnych tych obrazków. Obrazki są, no kręcą się rzeczywiście, kręcą się nasze obrazki. Co my na nich mamy? Ronda. Czyli przydałaby się znajomość ruchu drogowego? Niekoniecznie, moi kochani, niekoniecznie. Nawet jeżeli nie jesteśmy kierowcami, jeżeli nie znamy zasad, nic nie szkodzi. Tutaj nie pytam zasad ruchu drogowego, moi kochani.
tutaj ja oczekuję na odpowiedź, które trzy obrazki różnią się od pozostałych. W którym miejscu, jakie są współrzędne tych obrazków, czyli ponownie literka, cyfra. W którym miejscu są te trzy obrazki? Czy ktoś już widzi? Przyglądamy się uważnie, bo mamy aż 40 obrazków. Mówiłam, że będzie trudniej. No moi kochani, nie dość, że trzy są inne, trzy obrazki aż się różnią, to na dodatek wszystko tutaj się kręci, wszystko się kręci. No niestety nie możemy zatrzymać tych kółeczek, tych strzałeczek. No na tym polega trudność tej zagadki, moi kochani. 40 obrazków. Trzy są inne. Czyli 37 identycznych. Trzy obrazki są inne. Jakie są współrzędne tych obrazków? Które to ronda? Tak jak wspominałam, nie musisz być świetnym kierowcą. W ogóle nie musisz być kierowcą, żeby odnaleźć różnicę, moi kochani. Szukamy różnicy pomiędzy obrazkami. W którym miejscu reżyser mógł umieścić coś innego? Co tam takiego mogło się zadziać, że te obrazki są inne? Przyglądamy się uważnie, szukamy. Jeżeli ktoś wie, to zapraszam serdecznie. 704-304-304. Pod ten numer telefonu dzwonimy, jeżeli jesteśmy przygotowani. Jeżeli już wiemy i znamy odpowiedź, które obrazki są inne. Potrzebuję aż trzy obrazki. Jakie są współrzędne obrazki, które się różnią? No moi kochani, reżyser mówi, że no rzeczywiście on troszeczkę przesadził z poziomem trudności. Moi kochani, w takim razie reżyser proponuje 1000 zł, czyli stówka gwarantowana i 900 zł w bonusie. Moi kochani, o co chodzi z bonusem? Stówka gwarantowana i w ciągu 30 sekund masz odpowiedzieć na 5 prostych pytań. I jeżeli ci się uda to zrobić w ciągu 30 sekund, bonus wpada do twojej kieszeni. Bonus i cała wygrana, moi kochani. No ale w tym momencie szukamy trzech obrazków, które są inne. Które to są obrazki? Wszystko nam się tutaj kręci. Wszystkie obrazki się kręcą. Trzy kolory mamy. No nawet cztery, bo tam czarny też się pojawia nam w ramkach naszych obrazków. No nie jest zbyt wiele, moi kochani, kolorów, ale no trudność polega na tym, że te obrazki nam się ruszają. Także musimy się uważnie przyjrzeć. No ja mam taką propozycję, żeby może podejść do telewizora, przysiąść troszeczkę bliżej. Jeżeli siedzisz wygodnie w kanapie, na fotelu, to może rusz się na chwileczkę, tylko na chwilę i przyjrzyj się uważnie tym obrazkom. W którym miejscu mogą być trzy różnice? Trzy obrazki różniące się od pozostałych. No bo tak na pierwszy rzut oka, moi kochani, wszystko wygląda identycznie, wszystko się kręci. Kolory są takie same, czyli gdzie może być ta różnica? Gdzie mogą być te trzy różnice, moi kochani? Bo chodzi nam o odnalezienie trzech obrazków. Trzech obrazków, które różnią się. No kto jest tak bystry? Kto ma bardzo dobry wzrok? Kto potrafi mimo kręcących się obrazków odnaleźć trzy różnice? Jeżeli ktoś wie, to niech szybciutko się zgłasza. No i powiedz, co to są za różnice. W którym miejscu, moi kochani, przypominam, nie mówimy o co chodzi, nie mówimy na czym polegają te różnice. Jak reżyser je ukrył sprytnie, podajemy współrzędne, moi kochani.
Podajemy współrzędne trzech obrazków, które się różnią od pozostałych, czyli literka, cyfra. No ale moi drodzy, no reżyser mówi, że rzeczywiście, no to jest bardzo trudne. No i ten 1000 może komuś nie odpowiadać. No bo możemy sobie pomyśleć, trudna zagadka. 40 obrazków. No te obrazki się kręcą. No to jest tak trudne. Reżyser, no jest bardzo trudna zagadka. Wszystko się rusza, ale słuchajcie, reżyser daje 2000 i odpuszcza jeden obrazek. Moi kochani, wystarczą dwa obrazki. Obrazki są inne trzy, ale w tym momencie, moi kochani, na szczęście musimy odnaleźć tylko dwa obrazki. Reżyser już nam odpuścił, zwiększył nagrodę. Czyli moi drodzy, szukamy dwóch obrazków. Wystarczy w tym momencie dwa obrazki, które są inne. Ale przyglądamy się uważnie. Przyglądamy się uważnie, bo wszystko nam się tutaj kręci. I nie dajmy się zwariować, nie dajmy się zakręcić. Przyjrzyjmy się uważnie. Przeanalizujmy po kolei. Ja proponuję po kolei. Poziomo. Pierwszy rząd obrazków. Przyjrzeć się uważnie. Dokładnie. I porównać jeden obrazek obok drugiego. Czy są identyczne? Jeżeli przeanalizowałeś już pierwszy rząd, poziomy, to zrób dokładnie to samo z drugim rzędem. Porównaj dwa obrazki obok siebie. Jeżeli są identyczne, to przejdź do kolejnych dwóch. Jeżeli też są identyczne, to do kolejnych dwóch. No jeżeli w drugim rzędzie nic się nie zadziało, to tak samo, właśnie tak samo zrób z trzecim i czwartym rzędem. Czy odnalazłeś? Jeżeli nie, to ja proponuję przejrzyj uważnie obrazki pionowo. I porównaj jeden obrazek z drugim obrazkiem. I zrób kolejny rząd, przeanalizuj. Moi kochani, ale reżyser mówi, że daje 2 minutki i kończymy zagadkę, bo może jednak jest za trudna ta zagadka. No to słuchajcie, w takim razie ograniczamy czas, 2 minuty i uwaga, czas start, za 2 minuty kończymy zagadkę. Minuta 55. Analizujemy dokładnie. Pamiętajmy, moi kochani, żeby do odpowiedzi zgłaszały się osoby, które znają już prawidłową odpowiedź, które znają współrzędne, które są pewne, że to są właśnie te obrazki. Minuta 20. No i jak wam idzie? Komu się udało? Słuchajcie, bo 50 sekund. Czterdzieści pięć. Pół minutki. Jeszcze analizujemy, moi kochani. To szybciutko, bo 20 sekund zostało. Warto wybierać numer telefonu, jeżeli znasz odpowiedź, jeżeli wiesz, w którym miejscu różniące się obrazki znajdują.
gdzie są te obrazki. Dwa różniące się obrazki. I uwaga, zero. No w tym momencie, moi kochani, muszę mieć odpowiedź. Czy ktoś już wie, czy ktoś widzi? Szybciutko. Dwa obrazki. A współrzędne tych obrazków to... Przypominam, literka, cyfra. No. Dla kogo te fanfary? Czy komuś się udało, moi kochani? Kto wie? Kto odnalazł? Kto się nie zakręcił, ale się wkręcił w zagadkę i już odnalazł, już zna odpowiedź. W którym miejscu są dwa różniące się obrazki od pozostałych? Gdzie? Jakie są współrzędne tych obrazków? No dobra, słuchajcie, moi kochani, trudna zagadka. Jeżeli ktoś się wkręcił w tę zagadkę, to reżyser dorzuca jeszcze 2000, moi kochani, ale szybciutko. Szybciutko, bo reżyser chce zmieniać zagadkę. Ale moi kochani, może kasa nas mobilizuje? Moi drodzy, nawet 4000 zł do wygrania. W którym miejscu są obrazki różniące się od pozostałych? Dwa obrazki. Jakie są współrzędne tych obrazków? Znaczy, ktoś już wie? Kto dołączy do grona zwycięzców, moi kochani? Czy tak też się stanie? Czy zmieniamy zagadkę? Przypominam, 40 obrazków, dużo. Czyli 37 jest identycznych. Trzy obrazki się różnią, ale moi kochani, w tym momencie podajemy dwa różniące się obrazki. Ale 40 obrazków to jest bardzo dużo. Trzeba porównać 40 obrazków i te obrazki na dodatek kręcą się, żeby jeszcze się ruszały. One się kręcą w kółko. Czy mimo to ktoś odnalazł różnicę? Ja czekam. Czekam na jedną osobę. Jedna osoba, która odnalazła różnicę. Dwie różnice. Dwa obrazki różniące się. Które to są obrazki, moi kochani? Czy ktoś wie? Czy komuś się udało? Uwaga. No moi kochani, nie ma jednej osoby, która odnalazła te obrazki. Czy zagadka jest za trudna? Dwa różniące się obrazki, dwa. No dwa, to też jest dużo, bo wszystko nam się kręci. No ale powinniście dać radę, może jedna osoba, chociaż jedna osoba
wypatrzyła już jeden obrazek, to może za chwilę znajdzie drugi. Jedna osoba. Kto? Komu się udało? Kto wie, moi kochani? Szybciutko. Nie ma na co czekać. Uwaga. No, żeby nikogo nie zmyliło, że tutaj widzimy na tych obrazkach ronda, że widzimy znaki drogowe. Moi kochani, nie, nie potrzebujemy znać zasad ruchu drogowego. Ja tu nikogo nie będę przepytywać, o co chodzi, co mamy zrobić na tych rondach, czy ustąpić pierwszeństwa, czy może my mamy pierwszeństwo. Pierwszeństwo ma ta osoba, która widzi dwa różniące się obrazki, moi kochani. Nie przepytujemy zasad ruchu drogowego. Ja potrzebuję jedną bystrą osobę z dobrym wzrokiem. U nas jest nieistotne, jakie są zasady ruchu drogowego. To musisz wiedzieć, jeżeli podróżujesz, jeżeli jedziesz samochodem, jeżeli jesteś na ulicy, wtedy owszem, wtedy tak. Ale w tym momencie ja potrzebuję osobę, która już wie, która zna odpowiedź, gdzie znajdują się obrazki różniące się od pozostałych. Dwa obrazki. Czyli współrzędne dwóch obrazków różniących się. Literka, cyfra, moi kochani. Tak jak w grze w statki. No dobra, moi kochani, reżyser mówi, że nie może dłużej czekać. Moi drodzy, mamy czas na zakończenie tej zagadki. Do godziny 12. Jeżeli ktoś zna odpowiedź, to zapraszam. Jeżeli nie, no to trudno, no już się nie uda. Moi kochani, 3 minuty. Jeżeli widzisz jeden obrazek, to szybko szukaj drugiego. Przyglądaj się uważnie, analizuj, porównuj, ale uważnie. Tak, moi kochani, żebym usłyszała prawidłową odpowiedź. W którym miejscu są różniące się obrazki? Dwa. Przyglądamy się uważnie, moi kochani. No kto się wkręcił w naszą zagadkę, kręcącą się zagadkę? Kto się wkręcił? Jeżeli masz już jeden obrazek, to świetnie. Już jesteś prawie blisko celu. A nasz cel to odnalezienie dwóch różniących się obrazków. Które to są obrazki? W którym miejscu one są? Co tam takiego się zadziało? Na czym polega różnica? Nie musisz mówić. Wystarczy, że podasz współrzędne. Literka i cyfra. No moi kochani, 1,5 minutki niecałe. Kto się wkręcił w zagadkę i wykorzystuje czas? Kto jeszcze szuka? Uwaga, minutka. Przyglądamy się uważnie, moi kochani. Uważnie się przyglądamy. I szukamy dwóch różnic. Czy to jest A1, A5, B6, B10? 0,5 minutki. Kto już wie?
Jeżeli wiesz, to szybciutko, nie ma na co czekać, nie ma na co czekać. Nie czekamy do końca czasu przeznaczonego. Jeżeli wiesz, to oczywiście zapraszam serdecznie. Komu się udało? No uwaga, moi kochani, wybiła 12. Więc w takim razie wybieramy numer. Uwaga. Może wybierzemy razem numer. 704, 304, 304. I szybciutko, jedna osoba. Jedna przygotowana osoba. I no dobra, reżyser mówi, że chyba jednak was zagadka dzisiaj przerosła. No reżyser nie chce tych pieniędzy do sejfu odkładać, moi kochani, tylko wolałby komuś je rozdać. Słuchajcie, w takim razie reżyser ma pomysł. Odpuszcza jeszcze jeden obrazek, moi kochani. Czyli w tym momencie wystarczy, że podasz współrzędne jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Skoro jest problem, nie możemy znaleźć dwóch obrazków, no to moi kochani, w takim razie reżyser nam ułatwia i odnajdujemy jeden różniący się obrazek. Tylko mi nie mówcie, że nie ma przed telewizorem chociaż jednej osoby, która widzi różnicę. Jedną różnicę, moi kochani. No ja wiem, że to nie jest łatwa zagadka. 40 obrazków. Wszystko się kręci. No moi kochani, nie dajmy się zakręcić. Ja bym wolała, żeby ktoś się wkręcił tak, żeby odnalazł, moi kochani, jedną różnicę. Gdzie jest ta różnica? W którym miejscu? Który to jest obrazek? Kto widzi? Kto wie? Oczywiście nie mówimy o co chodzi, co tam takiego się wydarzyło, co ten nasz reżyser pokombinował, co tutaj zrobił, jak ukrył różnicę. Moi kochani, podajemy współrzędne obrazka, który jest inny. Literka i cyfra. Czyli... Moi kochani, tak jak poprzedni zwycięzcy, tak jak poprzednie osoby, A1, D10, nie mówisz, jaka jest różnica, nie mówisz, o co chodzi. Co tam takiego jest innego na tym obrazku? Podajesz współrzędne. A te współrzędne to... No moi drodzy. Jedna osoba, która widzi różnicę jednego obrazka, moi kochani. Uwaga!
No gdzie jest ten inny obrazek? W którym miejscu? Przy jakiej literce i przy jakiej cyfrze? Które to jest miejsce? Gdzie jest miejsce innego obrazka? Kto dołączy do grona zwycięzców? Oczywiście osoba, która wie, gdzie jest miejsce obrazka różniącego się od pozostałych. A miejsce zwycięzcy oczywiście jest na podium. No i oczywiście jest nagroda dla zwycięzcy, moi kochani. Jest nagroda dla zwycięzcy. No, moi kochani, zwycięzca może w tym momencie wygrać nawet 5000 zł. Reżyser podwyższył kwotę. Nawet 5000 zł do wygrania. Czyli podium dla zwycięzcy i nagroda główna. Nawet 5000 zł. Kto powalczy? Uwaga, uwaga. Jakie są współrzędne obrazka, które różni się od pozostałych? Moi kochani, szybciutko. No nie czekamy. Uwaga, 5 chwil. 5 chwil i kończymy zagadkę, moi drodzy. Nie ma na co czekać. Przyglądamy się uważnie. Ostatnia szansa. Kochani, 4 chwile. Reżyser, może powiększymy trochę zagadkę. Skoro jest na całym ekranie, to powiększmy, tak żebyśmy mogli uważnie się przyjrzeć. Uwaga, no teraz to na pewno ktoś znajdzie. Na pewno ktoś znajdzie różnicę. Mogliśmy tak od razu zrobić. Ja uważam, żebyśmy powiększyli zagadkę na samym początku, to zapewne byłaby już rozwiązana. Ale moi kochani, 3 chwile. Przyglądamy się uważnie. W którym miejscu znajduje się różniący się obrazek? Który obrazek różni się od pozostałych? Jakie są jego współrzędne? Przypominam, literka, cyfra. Trzy chwile. No słuchajcie, moi kochani, reżyser mówi 2 chwile. Moi kochani, reżyser mówi, że radzi się pospieszyć, bo za chwileczkę tej zagadki nie będzie z nami. Jeżeli chcemy jeszcze dzisiaj mieć jakieś inne zagadki, to musimy szybko rozwiązać, moi drodzy.
Dwie chwile. Dwie chwile i podajemy prawidłową odpowiedź. Jakie są współrzędne obrazka, który różni się od pozostałych? W którym miejscu jest ten obrazek? Literka i cyfra. Dwie chwile. Wykorzystajmy czas, żeby przyjrzeć się uważnie. Moi kochani, ostatnia chwila. Przyglądamy się szybciutko, uważnie. Mamy zagadkę powiększoną na pełen ekran telewizora. Ale jeszcze jedna chwila. Kto wykorzysta ten czas? Uwaga. Reżyser mówi zero, wracamy do studia. Zagadka wraca do swoich pierwotnych rozmiarów, moi kochani. A ja muszę mieć odpowiedź. Odpowiedź w tym momencie, moi kochani. W którym miejscu znajduje się różniący obrazek, różniący się od pozostałych? Jakie są jego współrzędne? Gdzie jest ten obrazek? W którym miejscu? Czy komuś się udało? Czy ktoś wykorzystał szansę? Czy ktoś wykorzystał moment, że zagadka była powiększona na pełen ekran? No, ja uważam, że ktoś, jedna osoba, chociaż jedna osoba powinna znać odpowiedź, moi kochani. Czy jest z nami ktoś taki? Komu się udało? Kto odnalazł różnicę? Kto zawalczy nawet o 5000 zł? Moi kochani, koniec wakacji. Już niebawem się kończą, no ale jeszcze nie. A kto sobie może przedłużyć wakacje? Kto przedłuży? Kto sobie gdzieś wyjedzie? No, kasa jest fajna. Nawet 5000 zł. Tylko kto o nie zawalczy, moi drodzy? Czy jest taka osoba? Czy jest ktoś chętny? No chętny na pewno ktoś jest. Tylko, czy ktoś zna odpowiedź? Kto widzi różnicę? Kto odnalazł obrazek różniący się od pozostałych? W którym miejscu jest ten obrazek? Jedna osoba. Jedna różnica, jedna odpowiedź, jedna osoba, która udzieli tej odpowiedzi. Kto? Kto wie? No moi kochani, szybciutko kończymy. No zakończmy już tę zagadkę. Współrzędne obrazka, który różni się od pozostałych. Ja potrzebuję literkę i cyfrę. Potrzebuję jedną osobę, która udzieli prawidłowej odpowiedzi. Moi kochani, nie ma co strzelać. Nie ma co strzelać. Ja potrzebuję przygotowanej osoby, która zna odpowiedź. Kto to taki? Kto dołączy do grona zwycięzców, moi drodzy? Kto zakończy w końcu tę zagadkę? Kto wie? Kto zna odpowiedź? Uwaga! No moi kochani, szybciutko! Nikomu się nie udało? W którym miejscu znajduje się obrazek różniący się od pozostałych? Jaka jest różnica? O co chodzi? Co ten nasz reżyser tam wykombinował, że ten obrazek jest inny? Nie musisz mówić. Wystarczy, że podasz literkę
i cyfrę. Czyli współrzędne obrazka innego, różniącego się. No trudna zagadka, rzeczywiście trudna. 40 obrazków. Wszystko nam się kręci, wszystko się rusza. No ale ktoś powinien dać radę, moi kochani. Reżyser odpuścił, został nam tylko jeden obrazek. Czyli współrzędne obrazka, który jest inny. No nie musimy znać tutaj zasad ruchu drogowego. Nikt nie spowoduje wypadku, ale mam nadzieję, że jest jedna osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi, która wie, gdzie jest inny obrazek. Moi kochani, bezpieczna jazda, bo wystarczy, że podajemy współrzędne. Współrzędne obrazka innego, różniącego się. Czyli dokąd dojedziemy, moi kochani? Czy na podium? Czy za chwileczkę zwycięzca, kolejny zwycięzca znajdzie się na podium? Czy komuś się uda? Czy ktoś odnalazł różnicę? No i ja potrzebuję jednej osoby. No co jest z wami dzisiaj? Tak na początku nam pięknie szło, błyskawicznie. Byłam zachwycona, moi kochani, że tak super sobie dajecie radę. No, a tutaj wszystko stanęło w miejscu. Chociaż wszystko się kręci, no to ja nie wiem, czy stoimy w miejscu, czy się kręcimy. No to jak, moi kochani? Zagadka się kręci, my stoimy w miejscu. Czy jest jedna osoba, która rozwiąże tę zagadkę? Ja potrzebuję jednej osoby i jednej odpowiedzi. Moi kochani, tylko skończmy tę zagadkę. No ale reżyser mówi, że nie kończymy zagadki. Nie kończymy zagadki, bo kończymy cały program. No to teraz się porobiło, moi kochani. No, czy komu się uda przed końcem programu? Moi drodzy, to już nie jest nawet koniec zagadki, to jest koniec programu. Kto zawalczy nawet o 5000 zł? Kto stanie na podium? Komu pogratuluję? Kto zdobędzie złoty medal? Nawet nie złoty medal, a nawet 5000 zł. Uwaga! Czekam właśnie na taką osobę. Na osobę, która zna odpowiedź, moi kochani. I kto? No szybciutko, moi kochani, szybciutko, szybciutko, bo reżyser naprawdę już kończy program i za chwilę znikniemy z anteny. No i będzie problem, bo ktoś będzie chciał pieniądze, a tu się okaże, że jedna sekunda się spóźniłeś o jedną sekundę. No i czy wtedy będzie warto, moi kochani, kto wykorzysta szansę? Kto wykorzysta szansę, że kasa jeszcze jest w grze? Że jeszcze nikt nie rozwiązał, że zagadka cały czas jest tutaj z nami. Ale ja potrzebuję jednej osoby, która zna prawidłową odpowiedź. W którym miejscu jest obrazek różniący się od pozostałych? No moi kochani, raz, dwa. Albo widzimy, albo nie widzimy. Jak nie widzimy, to trudno. Może zdążymy jeszcze zagrać inną zagadkę? No jeżeli nie zdążymy, no to nie wiem, pieniądze przepadną.
Jutro nie ma programu. Tak być może, tak by przeszły na jutro, a tak niestety będą musiały czekać w sejfie do poniedziałku. A po co? Po co mają się kurzyć, skoro mogą być w obrocie przez cały czas? No chyba lepiej, jak będą w obrocie, co, moi kochani? No byś się cieszył, wydając je. Lepiej, niż by leżały w sejfie i się kurzyły. Po co tam mają gnić, kurzyć się, czekać na światło dzienne, na swojego właściciela? Jedna odpowiedź. Współrzędna obrazka, która jest inna od pozostałych. I walczymy o nagrodę, dużą nagrodę, moi kochani. Duża nagroda, nawet 5000 złotych. Uwaga. Gdzie jest ten obrazek? No ale gdzie jest zwycięzca? Obrazek na pewno gdzieś tam jest. No jest na pewno obrazek. Jest obrazek różniący się od pozostałych, ale gdzie jest zwycięzca? No i jak będzie? Moi kochani, kto zawalczy nawet o 5000 złotych? Uwaga! Przypominam, podajemy współrzędne obrazka innego, różniącego się, który jest inny. W jaki sposób jest inny ten obrazek? Jaka jest różnica? Nie musisz mówić, wystarczy, że podasz współrzędne, literka i cyfra. No ale jest 40 obrazków. I komu się udało? Udało się komuś? Uwaga. Uwaga, moi kochani, wszyscy razem wybieramy numer. Jeżeli wszyscy razem wybierzemy, to na pewno jedna osoba trafi. Uwaga. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. I wybrałeś numer? Poczekam. Na kogo ja czekam? Ja czekam na jedną osobę. Na pewno czekam na ciebie. Jeżeli jesteś przed telewizorem, to na pewno jesteś jedną z tych osób, które się mogą do mnie dodzwonić. Może czekam właśnie na ciebie? No na pewno ja czekam na zwycięzcę. Tylko kto? Uwaga. No i jak, moi kochani? Kto wie? No ja powiem tak, można czekać w nieskończoność. Można czekać na gruszki na wierzbie, szyszki na sośnie i na coś tam jeszcze. Można czekać, aż kasa zacznie nam spadać z nieba. No i moi kochani, za chwileczkę tak może się wydarzyć. Kasa może spaść z nieba, powędrować na twoje konto albo prosto do twojej kieszeni. Tylko do czyjej kieszeni? Kto to będzie? Na pewno jest to osoba, która zna odpowiedź. Tylko kto to jest? Uwaga! No dobra, moi kochani, w takim razie ja przygotuję pytania i czekam również na przygotowaną osobę.
Ja jestem przygotowana i mam nadzieję, że przed telewizorem jest jedna, chociaż jedna osoba przygotowana. Piątek, weekendu początek. Albo może być na smutno, albo na bogato. Prawda jest taka, że wszystko jest w twoich rękach. Albo możesz fajnie spędzić czas, uśmiechnięty, szczęśliwy, albo będziesz siedział i narzekał, ale jest gorąco, ale jest nudno, nic się nie dzieje. To wszystko zależy od ciebie, czy coś za chwilę się wydarzy, czy coś będzie się działo, to ty podejmujesz decyzję. A decyzja jest... No, moi kochani. Ja podjęłam decyzję, jestem tutaj z wami, jeszcze jestem, ale za chwileczkę mnie nie będzie. To znaczy pewnie gdzieś sobie tam będę, pojadę do domu, zacznę weekend i wy pewnie też zaczynacie weekend, moi kochani, ale dopóki jestem jeszcze tutaj w studio, to znaczy, że jeszcze każdy ma szansę wygrać, moi kochani, każdy ma szansę, że jeszcze kasa jest w grze. Nawet 5000 złotych. No to jak? Moi kochani, wystarczy sięgnąć po tę kasę ręką. Uwaga, uwaga, przygotowujemy paluszki. Oczywiście w ręce musisz mieć telefon. I wybrać numer. Kto wyciąga kasę po... Kto wyciąga rękę po kasę? Albo kto wyciąga kasę? Kasa jest przygotowana. Uwaga. No to kto? Kto chętny? No ja wierzę, że jesteś przed telewizorem, że mnie oglądasz, że ty, że ja wierzę i ty wierzysz, a ty wierzysz w swoje szczęście. Ja wierzę w ciebie, a ty wierzysz w siebie. Więc mnie nie zawiedź. I nie zawiedź również siebie. No, bo później będzie za późno, bo to jest tak, że czekamy do ostatniej chwili, czekamy, że coś się wydarzy, no i często później niestety jest za późno. Niestety jest za późno, ale jeszcze nie jest za późno, moi kochani. Jeszcze jest dobra wiadomość, bo jeszcze tutaj jestem, kasa jest w grze, ale kto o nią zawalczy? Kto? To będzie. Jedna osoba, która zna odpowiedź, która jest przygotowana. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? C jak cysterna 2. C jak cysterna 2. Sprawdzamy, uwaga. Oczywiście, że tak. Gratuluję serdecznie. Proszę pana, 100 zł wędruje już szybciutko do pana i walczymy dalej. Uwaga! Czas, start. Kiedy obchodzimy Święto Niepodległości w Polsce? 11 listopada. Jakiego państwa stolicą jest Sarajewo? Wiedziałem, Bośni i Hercegowiny. W którym roku odbyły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie? Może pan się pomylić o 100 lat, to niech będzie. Uwaga. Strzelamy. No niestety, ale bardzo ładnie nam szło. Stówka jest pana, stówka gwarantowana, trafia do pana kieszeni. Dziękuję pięknie za wspólną grę. Do widzenia.